Dzień dobry na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak będę oddzielać odrost od tego pienka takiego. To jest Chimerdestia cicolocolcic. Chimera to, może ktoś z Was nie wie, co to znaczy. To jest taka odmiana fiołka afrykańskiego, która nie rozmnaża się poprzez liście, bo nie przekaże ona swoich cech macierzystych, czyli nie będzie kwitła tak jak roślina mateczna, a właśnie rozmnaża się tylko poprzez takie odrosty. Czasem puszcza, fiołek rośnie i czasem puszcza takie boczne odrosty, tak to można sobie go oddzielić, ten odrost, i ukorzenić, i wtedy na 95% powtórzy kwitnienie. Albo właśnie, jeżeli już chimera jest stara, trzeba ją odmłodzić, no to wtedy właśnie ścina się, tylko dobrze by było zostawić tak ostatni przynajmniej rząd liści, a ścina się czubek i czubek się ukorzenia. A ten pieniek zostawia się i się go normalnie podlewa i po jakimś czasie właśnie odrastają takie, narastają odrosty takie. Zaraz spróbuję jakoś jedną ręką ten odrost oddzielić. Tylko nie wiem, czy mi się uda, żeby nie połamać. O, udało się. Odrost jest już oddzielony. Teraz go wsadzam do takiego, tutaj mam przygotowany już substrat, torf. O. W ten sposób. Do takiego malutkiego kieliszeczka plastikowego. Bardzo lubię takie, tak jak mówiłam, te kieliszki, bo tutaj widać później, jak te korzonki puszcza. I tutaj mam od razu taki patyczek z napisem. Wsadzam tutaj ten patyczek i go później podlewamy. Można go troszeczkę jeszcze tak przygnieść. O, odrobinę, tylko tak, żeby środek rozety nie zasypać, bo wtedy nam zgnije. O. I dobrze. Teraz odrobinę podlewamy. Tylko staramy się nie zalać środka rozety. I wsadzamy gdzieś do jakiegoś pojemniczka przezroczystego. Ciepłe, jasne miejsce. I za jakiś czas powinny się tutaj pokazać już korzonki, powinien puścić. Dziękuję bardzo wszystkim. Mam nadzieję, że mój filmik się przydał komuś. Do widzenia.